jest kapitan krakowskiej Wisły Igor Łasicki. Witamy serdecznie. Witam. No, po spotkaniu obfitującym w elementy, które kibicy kochają najbardziej, czyli emocje, zwroty, akcje, kontrowersje i bramki. Ostatecznie wywozicie pierwszy w tym sezonie 3 punkty z Konwiktorskiej 6. A jak skomentuje Pan to spotkanie z perspektywy Murawy? No na pewno pierwsza połowa pod nasze dyktando, stwarzaliśmy sobie sytuację i gdzieś byliśmy cierpliwi i fajnie, że ta bramka przyszła w 43 minucie. Graliśmy to, co chcieliśmy i gdzieś naprawdę no, wyglądało to ok. W drugiej połowie zaczęliśmy też dobrze, szliśmy na 2-0 i gdzieś później no, te sprawy gdzieś zaczęły się troszeczkę wymykać spod naszej kontroli, bo Polonia ruszyła trochę agresywniej. My gdzieś nie utrzymywaliśmy tej piłki i pod koniec mocne emocje. Polonia strzeliła na 2-1. Później my oddaliśmy, myśleliśmy, że już będzie spokój, a jednak gdzieś nie odpuścili. I na 3-2, no i ta bramka na 3-3, no ale nieuznana. I no my się cieszymy bardzo z tych 3 punktów, bo są one dla nas bardzo ważne. I mam nadzieję, że pomału się rozpędzamy. Niewątpliwie do 64 minuty spotkanie było tak, jak Pan mówił. Tutaj wejście Mateusza Michalskiego w naszym zespole bardzo dużo zmieniło. Bramka praktycznie od razu po pierwszym kontakcie z piłką, gdzie wydawało się, że tylko kwestia czasu jest, ile bramek strzelicie. Jak Pan to tutaj tłumaczy? Polonia, że tak powiem, przycisnęła, czy Wy już troszeczkę odprężyliście się, że tak się wyrażę? No na pewno będziemy musieli zrobić analizę i trener powie to, co było źle, ale gdzieś no troszeczkę za wolno. Myśleliśmy, że już ten mecz wygraliśmy na pewno i niepotrzebna ta bramka z wolnego, bo gdzieś to dodała przede wszystkim sił Polonii i oni ruszyli, a my nie utrzymywaliśmy piłki. Fajny gol na 3-1 z rzutu wolnego. Tak jak mówię, myśleliśmy już, że gdzieś już będzie spokojnie, ale no jednak tak nie było. I tak to wygląda. No, my się cieszymy z 3 punktów. Za tydzień no, nikt nie będzie pamiętał tych kontrowersji, bo już jest kolejny mecz, także no, wiadomo, cieszymy się, jutro już będziemy mieli analizę, bo przed nami dużo, dużo, dużo pracy i mamy nowy zespół i to u nas na pewno też będzie coraz lepiej wyglądała, a Polonia widać, że jest taką drużyną, gdzie na pewno będzie walczyła do końca, mają jakość, także na pewno no będą tutaj fajne mecze w tej lidze. No to nie pierwsza pańska konfrontacja z zespołem warszawskiej Polonii. Pierwsza z nich miała miejsce bodaj dekadę temu w młodej ekstraklasie w barwach Zagłębia Lubin, gdzie co ciekawe występował pan z jednym z naszych obecnych zawodników, Maciejem Kowalskim Haberkiem. Zatem nasuwa się pytanie, czy powspominaliście może przed meczem albo po meczu tamto spotkanie, no i wymieniliście się wrażeniami z dzisiejszego spotkania? Nie, no znamy się bardzo dobrze, bo tak jak pan powiedział, no graliśmy razem. I to troszeczkę przez nawet długi czas, także na pewno wspomnienia są, ale no dzisiaj nie było okazji, bo te emocje były na koniec, przed meczem też wszystko szybko się działo, rozgrzewka, to no nie było czasu i teraz pod koniec gdzieś było dużo emocji, także no niestety nie było czasu, ale na pewno wspomnienia mamy fajne, bo pograliśmy trochę razem. No zatem bardzo panu dziękujemy za rozmowę i zapewne do zobaczenia na wiosnę w Krakowie. Tak jest.